wspina się ku skroń. Oko uważne, monokl ciśnie. Widział Londyn, Rzym, Powiśle. Jakże uniknąć ma ironii fryzura raczej salonowa. Krawat po drodze z garniturem. Znać sukces, dobry smak, kulturę. Nic, tylko patrzeć i malować. Ręka z cygarem i sygnetem. Swobodna władza nad warsztatem. Obycie z pędzlem i ze światem. Wszak prawda jest autoportretem. Patrzył na jego różne twarze. Madryt i Nowy Jork i Wiedeń. A on był Żyd warszawski jeden. Lecz przede wszystkim był malarzem. A kiedy poznał szczyty sławy, odwiedził matkę jak co roku. I był, gdy zmarła u jej boku. I nie wyjechał już z Warszawy. Patrzył na jego różne twarze. Madryt i Nowy Jork i Wiedeń. A on był Żyd warszawski jeden. Lecz przede wszystkim był malarzem. A kiedy poznał szczyty sławy, odwiedził matkę jak co roku. I był, gdy zmarła u jej boku. I nie wyjechał już z Warszawy. A on był Żyd warszawski jeden. Odwiedził matkę jak co roku. I był, gdy zmarła u jej boku. I nie wyjechał już z Warszawy. Thank you.
do usuwania śladu, ostatecznego rozwiązania Judenfraga. Przesypywaliśmy bezwładne ciała, odarte z resztek tożsamości pod przymusem. Nie było w nich doprawdy nic ludzkiego. Ot, duża ilość przejechanych kotów. Nawet piękne zwierzęta martwe budzą wstręt. Nawet piękne zwierzęta martwe budzą wstręt. Nawet piękne zwierzęta martwe budzą wstręt. Bohatersko powstrzymywaliśmy mdłości, grożące wyrokiem odruchy człowieczeństwa, podobnie jak lęk przed zarazą rozkładu. Byliśmy przecież następni w kolejce. 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 A więc żadne tam uprzedzenia rasowe. Po prostu bliższa ciału własna śmierć. A więc żadne tam uprzedzenia rasowe. Na czarno-białych kliszach dokumentów widać nasze odczłowieczone twarze, tylko bawiący się odciętą głową SS-man odsłania swoje ludzkie oblicze. Jego uśmiech wyraża wolną wolę istoty na najwyższym stopniu rozwoju. Nie sposób się go nie bać, jest żywy i piękny i bezapelacyjnie triumfujący. Któż by się ośmielił wyznaczać granice jego wyobraźni i jawnej wszechmocy, bo przecież nie my. Bo przecież nie my, bo przecież nie my, bo przecież nie my. Prawdziwe ofiary, żyjące nadal, z przetrąconym grzbietem w walce o opłat usprawiedliwienia. Trudno się dziwić naszej irytacji. 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 Thank you.
na kartkach z kalendarza. Wiem, jak potrafię życie stwarzać. W słabnącej dłoni zwykła kredka, sangwina barwy zeschłej krwi. Ożywię na papierze twarze, wiecznie stężałe od przerażeń, dobiegając końca dni. A jeszcze chłopak z kamienicy, jak przerażony zygzak głodu, rozczapieżony szponem zdobył dorodną brukę w szczyt słodyczy. Niezmordowana jest sangwina, nosi bezdomny żyd nim skona. Dzieci na rękach i ramionach, do prawdy święta to rodzina. A klamsztyk umrzeć ma na schodach w pośpiechu niedobity malarz. Jeszcze ostatni skarb ocala, gdy mi ogryzek kredki podał. On wiarą w świat się już nie łudził, znał Nowe Jorki i Paryże, wiedząc, że śmierć jest coraz bliżej, rzekł: rysuj ludzi. A kramsztyk umrzeć ma na schodach w pośpiechu niedobity malarz. Jeszcze ostatni skarb ocala, gdy mi ogryzek kredki podał. On wiarą w świat się już nie łudził, znał Nowe Jorki i Paryże, wiedząc, że śmierć jest coraz bliżej, rzekł: rysuj ludzi. Jeszcze ostatni skarb ocala, gdy mi ogryzek kredki podał. Wiedząc, że śmierć jest coraz bliżej, rzekł: